Dzień dobry Państwu. Witam Pana Sekretarza, witam Państwa przedstawicieli Urzędu Gminy, witam Państwa Radnych. Niniejszym otwieram 38. sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Sesja ma charakter jest zwołana w tak zwanym trybie nadzwyczajnym na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku na wniosek pana wójta. Na podstawie artykułu 15 ZZX ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 sesja ma charakter zdalny. Ponieważ pan wójt jest dzisiaj wyjechał w związku z obowiązkami służbowymi, pana wójta reprezentuje pan sekretarz. Czy mamy połączenie z panem sekretarzem? Dzień dobry panie przewodniczący. Panie przewodniczący, jest z nami pani wójt i to pani wójt będzie dzisiaj reprezentowała pana wójta. Ta wójta. Rozumiem, to sobie witam zatem panią wójt. Przepraszam, że przystępujemy do powołania protokolanta. Proponuję, żeby dzisiejszą sesję protokolowała pani Izabela Szudik. Czy z państwa strony są jakieś inne propozycje? Nie słyszę, zatem przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za powołaniem pani Izabeli Szudik do protokolowania sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Tak, stwierdzam, że głosowało 10 radnych, 10 głosami za. Pani Izabela Szudik została powołana do protokołowania dzisiejszej sesji. Na podstawie listy obecności osób zalogowanych w systemie plus połączenie z panem Markiem Kaszubskim stwierdzam, że w sesji uczestniczy łącznie 11 osób, zatem warunek kworum jest spełniony. Przechodzimy do zatwierdzenia porządku obrad. Czy z państwa strony są jakieś uwagi co do porządku, propozycje zmian? Znaczy projektodawcy przede wszystkim. Pani wójt, czy są propozycje zmian do porządku? Nie ma, tak? Zatem przechodzimy do zatwierdzenia porządku obrad. Kto z państwa radnych jest za zatwierdzeniem proponowanego porządku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Kaszubski jest za zatwierdzeniem porządku. Tak, podnoszę rękę. Dobrze. Trzeba głosowo, ponieważ nie mam kontaktu wizualnych. Dobrze, czyli stwierdzam, że łącznie głosowało 11 głosami za. Porządek dzisiejszej sesji został zatwierdzony. Przechodzimy do części uchwałodawczej, to jest punkt 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021. Proszę panie wójt, oddaję głos. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, proszę o podjęcie uchwały nr 38/303/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 listopada 2021 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021, a o omówienie uchwały poproszę pana skarbnika. Dzień dobry państwu jeszcze raz. Szanowni państwo, panie przewodniczący, jeżeli chodzi o uzasadnienie, jest ono następujące. Jeżeli chodzi o dochody, wprowadza się zrealizowane wpływy ponadplanowe w łącznej kwocie 10 000 zł. Ponadto wprowadza się środki w kwocie 1 480 595 zł przyznane z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku dla gminy Aleksandrów Kujawski zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów
Zmniejsza się dochody o kwotę 690 577 zł z tytułu dotacji na zadanie OZE mikroinstalacji w gminie Arsenów Kujawski trzeci etap, która będzie wypłacona w roku kolejnym. Po stronie wydatków przenosi się wydatki między działami oraz zwiększa się wydatki zgodnie z wnioskami kierowników jednostek. Dziękuję i proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo i poproszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowej o przedstawienie opinii. Przewodniczący, szanowni państwo, Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chce się wypowiedzieć w sprawie projektu? Są zgłaszane poprawki do projektu uchwały. Nie słyszę. Zatem przechodzimy do głosowania. To jest uchwała numer 38/303/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 listopada 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Jeszcze pytam o zdanie pana radnego Marka Kaszubskiego. Tak, za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 11 radnych, 11 głosami za. Uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Punkt 6 to jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2030. Proszę pani wójt o omówienie projektu. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, proszę o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2030. A o omówienie uchwały poproszę pana skarbnika. Panie przewodniczący, szanowni państwo, uzasadnienie jest następujące. Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem na rok 2021. Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcie zagospodarowanie terenu celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej pod nazwą Ogród Aktywnego Seniora miejscem rekreacji i aktywności fizycznej. Dodam tylko, że jest to zagospodarowanie terenu wokół domu dziennego pobytu w Słomkowie. Dziękuję i proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo i poproszę ponownie pana przewodniczącego Komisji Budżetowej o przedstawienie opinii. Również w tym przypadku, panie przewodniczący, Komisja Budżetowa wyraziła swoją pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są zgłaszane poprawki do projektu uchwały? Nie słyszę, zatem przechodzimy do głosowania. To jest uchwała numer 38/304/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawskich z dnia 10 listopada 2021 roku. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2030. Proszę bardzo, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Chciałbym jeszcze poinformować pana radnego Marka Kaszubskiego, że już jest zalogowany w systemie, także już głos oddany jest elektronicznie. Zatem stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 11 radnych, 11 głosami za. Uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. I punkt 7 to jest podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wraz z odpowiedzią na skargę. Proszę pani wójt o omówienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, proszę o podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wraz z odpowiedzią na skargę. Szanowni państwo, w dniu 13 października 2021 roku wpłynęła do organu z Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim skarga z dnia 11 października 2021 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Gminy Aleksandrów Kujawskich z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
w części dotyczącą paragrafu 4 ustępu 4 uchwały, której zarzucono rażące naruszenie artykułu 40 ustępu 5 ustawy o drogach publicznych poprzez użycie pojęcia nieprzewidzianego w wyżej wymienionej ustawie, to jest rok kalendarzowy. I wniesiono stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w części dotyczącej paragrafu 3 ustępu 4 uchwały o treści za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Organ w pełni podziela stanowisko prokuratury rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim, w związku z czym wnosi się o uwzględnienie skargi w całości i stwierdzenie nieważności uchwały we wskazanej części, to jest paragrafu 3 ustępu 4. W związku z powyższym zachodzi konieczność przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wraz z odpowiedzią na skargę stanowiącą załącznik do uchwały. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę panią przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie opinii komisji. W dniu wczorajszym na posiedzeniu komisji podjęliśmy jednogłośnie pozytywne rozpatrzenie skargi i uchwałę opiniowaliśmy też jako pozytywną, także dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chce się wypowiedzieć w sprawie projektu uchwały? Czy są zgłaszane poprawki do projektu? Nie słyszę, zatem przystępujemy do podjęcia uchwały numer 38/305/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie przekazania skargi Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wraz z odpowiedzią na skargę. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały przedstawionej państwu treści? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 11 radnych, 11 głosami za. Uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Przechodzimy do punktu 8. Informacje lub komunikaty. Proszę bardzo, czy pani wójt ma jakieś informacje dla państwa radnych? Nie mam, dziękuję. Państwo radni chcą się podzielić jakąś informacją? Panie przewodniczący, no, jeśli można. Proszę bardzo. Państwo radni, przypominam, zapraszam na koncert patriotyczny, który odbędzie się w niedzielę o godzinie 16 w kościele w Sędrzewie, a po koncercie na skromny jesienny poczęstunek przygotowywany przez koło kobiet Zagrzewa. Tyle z mojej strony, panie przewodniczący. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Mogę ja, Marek Wieczorek. Proszę bardzo, pan radny Marek Wieczorek. Szanowni państwo radni, ja mam taką informację, a równocześnie prośbę, ponieważ koło gospodyń Nowinka zajęło pierwsze miejsce w powiecie w głosowaniu SMS-owym na najlepsze koło gospodyń i przeszło do etapu wojewódzkiego, który trwa do 15 listopada. I proszę właśnie, jeśli kto może, aby głosować na to koło, ponieważ teraz reprezentuje nie tylko Nowy Ciechociny, ale gminę i powiat. No, część radnych, tak naprawdę byli wszyscy zaproszeni na spotkanie w Nowym Ciechocinku z kołem gospodyń. Część radnych była, mogliśmy się zapoznać właśnie z ich no, osiągnięciami, planami. Także jeśli ktoś ma życzenie, to bardzo proszę, aby swój głos tam oddać i żebyśmy ich poprzeć. Także tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie Marku. Oczywiście moje zaproszenie kieruję też do pani wójt i do wszystkich państwa, którzy nas dzisiaj słuchacie. Dobrze, dziękuję bardzo. Na ten punkt 8 uważam za wyczerpany. Przechodzimy do punktu 9. Zamknięcie obrad 38. sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Co niniejszym czynie dziękuję państwu bardzo za udział w sesji. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Do zobaczenia.